Remont ulicy Walki Młodych połączony z budową drogi biegnącej do byłej Krajowej 8 dobiegł końca. Kierowcy chwalą, że nowe połączenie jest znakomitym rozwiązaniem komunikacyjnym miasta. Inwestycja kosztowała ponad 3 miliony złotych. Przebudowa ulicy Walki Młodych w Kępnie trwała od maja. Na zmodernizowanej drodze łączącej ulicę Walki Młodych ze starą Krajową 8 powstały dwa ronda. Jedno w okolicach boiska Kosir, a drugie jest naturalnym łącznikiem tych dróg. Dla kierowców, zwłaszcza samochodów osobowych, to spore ułatwienie komunikacyjne. Cieszę z tego, że tak właśnie przez mieszkańców miasta i gminy Kępno, przez ludzi tam poruszających się, już korzystających z tej ulicy, tak jest ta inwestycja odbierana. Jeszcze ona będzie miała w tym tygodniu dokonane, będą dwie poprawki przez wykonawcę, przez Kępińskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drogowe wykonujące te prace, bo nie wszystko nam się do końca podoba. I jak tylko przestanie padać, będzie kilka dni suchych, będą wykonane jeszcze dodatkowe prace z oznakowaniem poziomym na tych ulicach. Oprócz robót podziemnych i naziemnych powstały chodniki i parkingi. Poszliśmy bardzo wielowątkowo i szeroko do realizacji tej inwestycji, żeby zrealizować maksymalnie, uzyskać maksymalnie dużo miejsc parkingowych. To jest związane również z planowaną kolejną inwestycją w tym terenie, w tym terenie miasta. Rozładować korki pojawiające się w rejonie Alei Marcinkowskiego i Walki Młodych i przygotować te tereny również pod kolejne inwestycje, które tam się będą pojawiały. Gmina Kępno przygotowuje ciąg dalszy rozbudowy ulicy Walki Młodych. Drugi odcinek Walki Młodych, przede wszystkim oczekiwany przez mieszkańców mieszkających dalej tam za rondem już przy drodze numer 8. Pobudujemy jeszcze kolejny odcinek ulicy, będzie drogą asfaltową. Nowe połączenie komunikacyjne łączące centrum Kępna z byłą Krajową 8 jest już przejezdne.